Ej, dzień dobry, witajcie moi drodzy. I oto jest właśnie admirał Shredder. To jest krążownik 9 poziomu. Jeszcze jest w fazie tutaj testowej. Wszystko, co będę wam mówił na temat tego okrętu, to bez kapitana, bez zamontowanych flag oraz kamuflaży. Zobaczcie, tak ten okręt się tutaj prezentuje. Dość pięknie. Tutaj jego sylwetka jest ładna. No i z tyłu napis admirał Shredder. No i oczywiście godło niemieckie II wojny światowej. No, tak ten okręt wygląda. Także moi drodzy, przejdźmy może do opisu tego okrętu. No i oczywiście widzimy w tej chwili w całej okazałości tego krążownika Shreddera, admirała Shreddera. Proszę zobaczcie, oto jego działa. Działa są umieszczone na dziobie oraz na rufie i to są działa o kalibrze 305 mm. Zasięg te działa mają 18,4 km i przeładowanie jest 18-sekundowe. Obrót wież to 25,7 sekundy i rozrzut wystrzelonych pocisków to 202 metry. No i oczywiście posiada ten okręt pociski przeciwpancerne oraz burząco podpalające. Burząco podpalające zadają uszkodzenia 3400. Z możliwością podpalenia tymi pociskami to jest 22%. No i penetracja do grubości pancerza 76 mm i prędkość wylotowa pocisków OB to jest 850 metrów na sekundę. Pociski przeciwpancerne troszeczkę są, słuchajcie, szybsze, bo lecą z prędkością 855 metrów na sekundę i zadają uszkodzenia około 8300. To jest, słuchajcie, ta cała maszyna z tymi pięknymi dziełami. No i oczywiście posiada tutaj artylerię dodatkową. Jest tutaj, moi drodzy, artyleria dodatkowa. Artyleria dodatkowa znajduje się w jednym oto tutaj miejscu. Mamy tutaj 10 takich stanowisk po 128 mm. A następnie mamy, moi drodzy, proszę, o, zobaczcie, cyk, no i cyk, to są 150 i 128. No i słuchajcie, tutaj 128 mm przeładowują się z prędkością 3,4 sekundy, zasięg jest to 8-kilometrowy i do tego pociski OB. I możliwość podpalenia jest 5% i tutaj obrażenia zadawane są w wysokości 1500, a penetracja do grubości pancerza to 32 mm, zaś pociski tutaj z dział 150 mm, moi drodzy, mają możliwość podpalenia 8%, mają zasięg również 8 km i penetracja tutaj tymi pociskami jest do 38 mm pancerza. No i słuchajcie, posiada również ten okręt artylerię przeciwlotniczą. Jakby to był okręt, jakby nie miał artylerii przeciwlotniczej. Już wam pokazuję artylerię przeciwlotniczą. Tutaj posiada oczywiście, proszę bardzo, i już zobaczmy, posiada takie oto działka. Te działka są 8x4, 20 mm. Do tego są tutaj działka 7 stanowisk po takie karabinki 2, 55 mm. No i posiada również tutaj artylerię 128 mm, 10 takich stanowisk razy 2. No i słuchajcie, uszkodzenia stałe, jakie ta artyleria przeciwlotnicza zadaje, to uszkodzenia 332, a na małym zasięgu, który wynosi 2 km, uszkodzenia są 98 i słuchajcie, prawdopodobieństwo trafienia w cel jest 85%, zaś średni dystans wynosi 4 km i uszkodzenia zadają te działa 287 i trafienia są 90%. I słuchajcie, jeżeli chodzi o daleki zasięg, to jest zasięg 6-kilometrowy, no i uszkodzenia, jakie tutaj zadaje, to 147, no i trafienia również są 90%.
No i ten okręt tak się tutaj przedstawia. I słuchajcie, okręt oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o jego manewrowość, to płynie z prędkością 32,5 węzła. Promień skrętu tego okrętu to jest 840 metrów. No i czas przestawiania steru to 13,6 sekundy. Tak tutaj się, słuchajcie, ten okręt prezentuje. Przejdźmy może teraz do kapitana. Nie, może jednak do żywotności tegoż okrętu. Żywotność tego okrętu, słuchajcie, to jest 59 300 i obrona przeciwtorpedowa i ograniczenie uszkodzeń jest 22%. I rozmieszczenie pancerza, oczywiście to, co my tutaj, moi drodzy, nas tutaj wszystkich interesuje. Zobaczcie, poszycie dziubowo-rufowe 27 mm. I mamy tutaj poszycie z obroną przeciwtorpedową, tak się tutaj prezentuje. Jest tutaj 27 mm, następnie do góry mamy 190 mm. Jeżeli chodzi o nadbudówki, mamy 200 mm. No i teraz mamy tutaj, moi drodzy, pancerz kazamaty. Jest pancerz kazamaty. Mamy tutaj pancerz pionowy kazamaty 25 mm, następnie mamy pancerz pancerny kazamaty 90 mm, poniżej mamy tutaj pancerz pancerny kazamaty o grubości 190 mm. No i mamy tutaj pancerz Cytadeli. Pancerz Cytadeli pionowy 100 mm, następnie groź przeciwtorpedowa 45 mm, tu mamy pancerz dolny Cytadeli 40 mm, no i góra, pokład, pancerz Cytadeli jest 60 mm. No i wiadomo, mamy tutaj działa poszycie górne, opancerzenie stanowiska dział to 180 mm, no i tutaj mamy poniżej barabaty. Mamy 145 mm. No i teraz już Wam pokazuję opancerzenie całości. Tak tutaj się prezentuje ten oto okręt. No i przechodzimy, moi drodzy, teraz do modułów kapitańskich. Oto jest kapitan. I tutaj są ustawienia preferowane przez Wargaming. No i tutaj preferowane jest ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu. Następnie jest preferowany poprawiony sprzęt eksploatacyjny. Jest tutaj przepływ adrenaliny. Jest tutaj ciężkie pociski PP. Mamy tutaj mistrz działonowy. Mamy osaczony i kamuflaż. Muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj kamuflaż. Możemy ująć tutaj troszeczkę z kamuflażu. Następnie na okręcie możemy troszeczkę skubnąć, a przypomnijmy sobie, że okręt ma wykrywalność 12,6. No to jak uniemy jeszcze tu i tam, to będzie okręt powiedzmy widmo. No dobra, no tak tutaj jest preferowane przez Wargaming. Możecie sobie oczywiście tutaj kombinować. No i następnie mamy wyposażenie tego okrętu. Standardowo, zobaczcie, mamy tutaj dowoli standardowo to, co potrzeba. O, zobaczcie, tutaj nie będę omawiał tego, nie ma sensu, bo to już wybór należy do Was. I to właśnie to, co mówiłem, jest i kamuflaż tutaj. Możemy dać sobie jeszcze zasięg, no i zobaczmy. No i teraz, o dziwo, ten okręt nie posiada torped. Przeważnie Niemcy mają torpedy. No i teraz, słuchajcie, okręt ma tutaj grupę naprawczo-ratunkową i PW powracające na sekundę to jest plus 296. Mamy tutaj doładowanie silnika, płyniemy 15% szybciej. Jest i hydrosonda i wykrywanie torped 4 km, wykrywanie okrętów 6 km oraz wykrywanie łodzi podwodnej to 2 km. No i mamy tutaj naprawkę. Mamy bomby głębinowe, pociski przeciwpancerne, pociski bożąco podpalające. No i moi drodzy, to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Okręt jeszcze jest w fazie testowej, wszystko się może zmienić. Moi drodzy, myślę, że okręt jeszcze będzie troszeczkę poprawiony. No, nie daj Boże pogorszony, no zobaczymy.
Także moi drodzy, bardzo gorąco Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki okrętów, które mogą za niedługo dołączyć do Waszej floty w Waszych portach. Także trzymajcie się, serdecznie Was pozdrawiam, no i do zobaczenia.